Piotr Gociek, kłaniam się nisko i serdecznie witam w kolejnym wydaniu magazynu filmowego w Telewizji Republika, zapraszając na zaskakującą, ale bardzo ciekawą premierę tygodnia. Coraz trudniej jest w otchłaniach streamingu znaleźć dobre filmy. Dziś chciałbym zwrócić uwagę na produkcję, która pojawiła się w kinach w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii na święta Bożego Narodzenia minionego roku. Do Polski do kin ten film nie trafił wcale, ale niedawno pojawił się w Amazon Prime. A rzecz jest bardzo ciekawa. Film w reżyserii George'a Clooney'a nosi tytuł Ósemka ze sternikiem, w oryginale The Boys in a Boat. Jak się okazuje, filmy nieoczywiste, trochę staroświeckie, staromodne, znajdują cały czas w kinach publikę, bo ponad 50 milionów dolarów ten film zarobił. Chociaż jakichś mega wielkich gwiazd w nim nie oglądamy i nie było też wokół tego filmu wielkiej kampanii promocyjnej. To jest opowieść o latach 30. Z jednej strony wielka depresja w Stanach Zjednoczonych, z drugiej strony Hitler już u władzy, zbliżają się Igrzyska Olimpijskie w Berlinie. George Clooney jako reżyser, bo na ekranie go nie widzimy, przypomina nam dzieje młodych amerykańskich chłopaków, wioślarzy, którzy humor Hitlerowi na igrzyskach popsuli. To była Ósemka ze sternikiem, czyli dziedzina wymagająca nieludzkiej precyzji, ciężkiej pracy i wytrzymałości. Spójrzmy na zwiastun tego filmu. There are some moments in life you never forget. Depression hit everyone hard. No jobs, no food. We were broke. Looks like you still owe a balance on this semester. So what was that about, making some money? Yeah, the rowing team. Your honor, you get a part-time job included, cheap place to live. Eight-man crew is the most difficult team sport in the world. The average human body is just not meant for such things. Most of you will not be chosen. Beautiful speech, coach. You're announcing the team today. Are you gonna make it? We rode out of need. Come on, boys. The need to stay in school. The need to eat, to sleep. We gotta keep these, right? As long as we stay on the team. Washington Huskies coach is bringing an inexperienced vote to the competition. They said we couldn't compete with the richest schools in the nation. The Washington vote has taken the lead. Washington has done it. I got 9 seconds under the course record. Olympic gear this year. Olympic gear? I didn't realize. That bunch of kids rode like no one else that's ever come through here. Everybody else tires, and it just gets stronger. We have a boat that I believe could qualify for an Olympic spot. Hope you know what you're doing. They said we couldn't beat the Germans. We gotta beat those other schools first, but coach says we had a shot. Maybe we can row as a team. If you guys don't get yourselves figured out, you're not racing at all. The boys, that boat, Saiga. But they didn't understand who we were. The show was in this book. I don't believe what I'm seeing. Best pilots, they're connected. Sweat and pain. What it's worth, I'm proud of you boys. Inspiring. You missed the part where I told him not to tip over. And I won't. Roll for your country. Roll for each other. For all the people who never believed in you. As one. As one. Ósemka ze sternikiem. Ktoś może powiedzieć, że to jest film nazbyt przewidywalny, za bardzo brnący w schematy sportowego kina, o outsiderach, którym jednak się udaje, ale naprawdę ogląda się to znakomicie. Świetne połączenie kina historycznego i klasycznego kina sportowego, reżyseria George Clooney. Ósemkę ze sternikiem znajdziemy w serwisie Amazon Prime. Jeszcze dwa słowa o aktorach w roli głównej Joe Rantz, czyli Callum Turner, którego pamiętamy w serialu Władcy Przestworzy, a z kolei trenera Ala Ulbricksona gra Joel Edgerton i też na tą kreację warto zwrócić uwagę. No i też w czasach, kiedy Ameryka jest bardzo mocno podzielona, wezwanie do współpracy. Razem jesteśmy silniejsi, razem możemy więcej. To była nasza premiera tygodnia. Za moment o tym, co w kinach.
Na początek o sytuacji zupełnie nietypowej, bo to po raz pierwszy w dziejach Japonia wysunęła jako swojego Oscara oscarowego kandydata film, którego reżyserem nie był Japończyk. Chodzi o film Wima Wendersa zatytułowany Perfect Days. I ten film właśnie trafia do polskich kin. Za tydzień z kolei inna produkcja Wendersa, to będzie już film dokumentalny Anselm, ale o nim zdążymy jeszcze opowiedzieć. Dzisiaj kilka słów o najnowszym fabularnym filmie twórcy Lisbon Story, czy Nieba nad Berlinem. Opowieść o japońskim samotniku, czyścicielu toalet w Tokio, która jest krzepiącym hymnem ku czci życia. Opowieść o człowieku, który nie jest samotną wyspą, bo w jego życiu pojawią się także inni ludzie, ale jest wzorem, jeśli chodzi o tych, którzy podchodzą do życia i nauki życia jako pewnej medytacji, pewnego rodzaju duchowości. Spójrzmy na zwiastun. Ten świat jest naprawdę wielu światów. つながっているように見えても、つながっていない世界がある。Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.Just a perfect day. Feed animals. ここずっと行ったら海行く？今度ね。今度っていつ？今度は今度。今は今。久しぶり。あいつをよろしくお願いします。おじさん、ありがとう。Perfect Days Wima Wendersa, celebracja życia, celebracja piękna, które trzeba nauczyć się dostrzegać wokół nas w ludziach i w naturze, w każdym miejscu. Także w centrum tak wielkiej metropolii jak Tokio. No i niesamowita muzyka, to wszystko rozgrywa się w takt utworów The Velvet Underground, Lou Reeda, Patti Smith czy Nina Simone. Ten film już w naszych kinach. Perfect Days to opowieść skromna, opowieść arthouse'owa, możemy powiedzieć, ale mamy też hollywoodzką premierę za duże pieniądze nakręconą w tym tygodniu na naszych ekranach. To jest nowy film Alexa Garlanda, którego pamiętamy jako twórcę Anihilacji czy Ex Machina. Film zatytułowany Civil War, czyli po prostu wojna domowa. Opowieść o niedalekiej przyszłości w Stanach Zjednoczonych, ogarniętych chaosem, właśnie wojną domową. Grupa dziennikarzy wędruje do Waszyngtonu, który staje się centrum dramatycznych wydarzeń. Zbliża się 4 lipca, zbliża się wojenne przesilenie, a to, co widzimy na ekranie, jest listą okropieństw wojennych. Listą niepokojącą, ale może nie dokładnie z tego powodu, o którym myślał twórca. O tym jednak powiem za chwilę, kiedy już obejrzymy sobie zwiastun filmu Civil War. Citizens of America, people of the Florida Alliance. And the Western forces of Texas and California will be welcomed back to these United States as soon as their illegal secessionist government is deposed. You don't know what side they're fighting for. Someone's trying to kill us. We are trying to kill them.
Civil War Alexa Garlanda to jest film, który podzieli publiczność i już tłumaczę dlaczego. Bo niektórzy odbiorą go jako manifest polityczny wymierzony w Trumpowców. Tutaj mamy przecież południowe Stany popierające Trumpa, buntujące się przeciwko Waszyngtonowi. Inni powiedzą, słusznie wskazując, że elementy polityczne nie są jakoś mocno eksplorowane, że to jest po prostu przestroga przed tym, jak łatwo utracić dobrodziejstwa demokracji. Ale jest jeszcze trzecia warstwa i tu, szczerze mówiąc, ja mam największe wątpliwości, bo ta opowieść przede wszystkim jest historią o odpowiedzialności dziennikarza za to, co widzi, co relacjonuje, czy ma być tylko świadkiem, czy ma w jakiś sposób brać udział w tych wydarzeniach. I myślę sobie tak, niezależnie od tego, jak pięknie zainscenizowane są rozmaite sceny makabry, no to jak cofniemy się do filmu, który niedawno trafił do polskich kin, czyli do dokumentu ukraińskiego 20 dni w Mariupolu, uświadomimy sobie, że chyba niestosowne jest wtedy, kiedy takie obrazy z prawdziwej wojny możemy w kinach oglądać, bawienie się w hollywoodzkie wydmuszki, żeby te tragedie w jakiś sposób odtworzyć, bo prawdę o wojnie poznamy jednak z 20 dni w Mariupolu, a nie z filmu Alexa Garlanda. Tyle jeśli chodzi o duży ekran. Za moment nasze kalendarium. Na początek cofam się do roku 1974. Wtedy to 14 kwietnia do polskich kin trafia film Janosik, czyli wersja zmontowana z serialu, fragmenty odcinków od 1 do 3, 7, 9, 12 i 13 przerobione na film kinowy, ale oczywiście w dalszym ciągu te same emocje i w roli głównej Marek Perepeczko. Ja cię już niczego więcej nie nauczę, ale pamiętaj, że ludzie to wilki, miej oczy szeroko otwarte, ciupagę trzymaj w garści, ale nie zapominaj, że masz serce. Nie można pobłażać tym prostakom, tylko strach może ich od tego powstrzymać. Bat, 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 moja waćpanno, tego im nie wolno szczędzić. Mówiłem ci, żebyś mi trzeci raz w drogę nie wlaził. Aż nie do wiary, jak szybko ten czas upłynął. 50 lat temu premiera kinowego Janosika, a parę miesięcy później trafiła do Telewizji Polskiej wersja 13-odcinkowa, wersja serialowa. Z kolei cofniemy się teraz do roku 1934. 15 kwietnia, 90 lat temu, urodził się Andrzej Kopiczyński, popularny aktor teatralny, telewizyjny, kinowy. Na zawsze już kojarzyć go będziemy oczywiście z ikoniczną rolą inżyniera Karwowskiego z serialu 40-latek. Andrzej Kopiczyński zmarł w roku 2016. Przypomnijmy go sobie wraz z innym aktorem, o którym za chwilę będę mówił w kalendarium, czyli Janem Kobuszewskim na jednej scenie. Już pana niedawno jechał karawan z nieboszczykiem. Tak. No, karawaniarz, wie pan, na koźle. Tak. Tak, tak. To był konny karawan. Znaczy na tyłku. Tak. Dobrze. A karawaniarz kompletnie pijany. Z żalu. Proszę pana. I tego... Konika. Konika bacikiem. Po tyłku, tak. A na zakręcie, proszę pana, wieko trumny się uchyliło. Tak. I nieboszczyk fajt na ziemię i leży. A karawan pojechał dalej. Ale zaraz tego biednego nieboszczyka znaleźli i go... Ale skąd, proszę pana? Nie? Taksówka jechała. Aha. Taksówkarz kompletnie pijany, proszę pana. Nie zauważył i po tym nieboszczyku. Po tym trupie. Andrzej Kopiczyński, Jan Kobuszewski na jednej scenie. To wszystko w ramach spektaklu Teatru Kwadrat zatytułowanego Dusza Kobusza, którym uczczono 55-lecie pracy artystycznej Jana Kobuszewskiego. Dlaczego cieszę się, że miałem okazję obydwu tych panów pokazać w jednym klipie? Ano dlatego, że urodzili się oni w tym samym roku, 90 lat temu, w roku 1934, w tym samym kwietniu, w odstępie dosłownie kilku dni od siebie, bo Kopiczyński obchodził urodziny 15 kwietnia, a Kobuszewski 19 kwietnia. Dodajmy też, że Jana Kobuszewski, znakomitego aktora, ale także świetnego kabareciarza, którego pamiętamy z Dudka czy z kabaretu Olgi Lipińskiej, też niestety... Nie, przepraszam, jeszcze żeśmy go chyba nie pożegnali. Jeszcze raz po klipie, przepraszam. Czyli jadę, tak?
Na jednej scenie Andrzej Kopiczyński i Jan Kobuszewski. Już tłumaczę, dlaczego cieszę się z tego, że mogłem ich za jednym zamachem pokazać. Tylko jeszcze wspomnę, że był to fragment przedstawienia Dusza Kobusza, którym uczczono 55-lecie pracy artystycznej Jana Kobuszewskiego. Otóż Andrzej Kopiczyński i Jan Kobuszewski urodzili się w tym samym roku, w 1934, w tym samym kwietniu, w odstępie dosłownie 4 dni, bo Kopiczyński obchodził urodziny 15 kwietnia, a Jan Kobuszewski 19 kwietnia. Oczywiście Kobuszewskiego pamiętamy nie tylko jako aktora, ale także jako znakomitego komika kojarzonego czy z kabaretem Olgi Lipińskiej, czy Zakrem, czy z kabaretem Dudek. I jeszcze jedna rocznica. Cofamy się do roku 2009. 17 kwietnia, 15 lat temu, premiera filmu Generał Nil w reżyserii Ryszarda Bugajskiego. Ta opowieść o ostatnich latach życia legendarnego dowódcy KDW Armii Krajowej, generała brygady Augusta Fieldorfa Nila, to film, w którym główną rolę zagrał Olgierd Łukaszewicz. Fieldorf, kto to jest Fieldorf? Powinieneś wyjechać z Polski. To byłoby tchórzostwo. Bo co, honor jest ważniejszy niż my? Właśnie teraz trzeba takich bohaterów jak on. Przed generałem Nilem. Bez wątpienia jeden z najlepszych polskich filmów historycznych, jakie powstały po roku 89. Mija właśnie 15 lat od jego premiery. Tyle w dzisiejszym archiwum. Za moment jeszcze o nowościach ze streamingu. Na początek zaglądam do serwisu Netflix, a tu kolejna ekranizacja słynnej powieści Patricii Highsmith Utalentowany pan Ripley. Pamiętamy oczywiście ikoniczną wersję z 99 roku, w której pojawiali się Matt Damon, Jude Law i Gwyneth Paltrow. Niektórzy pamiętają też wersję francuską, pierwszą ekranizację z roku 1960, czyli film zatytułowany W pełnym słońcu. Nowa wersja to jest produkcja 8-odcinkowa Stevena Zeliana właśnie dla Netflixa. Produkcja czarno-biała, produkcja, w której Andrew Scott wcielił się w rolę Toma Ripleya. Wspomnijmy pokrótce intrygę. Drobny oszust z Nowego Jorku, wynajęty przez bogacza z przemysłu stoczniowego, wyrusza na włoskie wybrzeże, by namówić syna Utracjusza do powrotu na łono rodziny. Ale zamiast wykonać zadanie, próbuje wkraść się w łaski napotkanego tam mężczyzny po to, żeby wkrótce odebrać mu i bogactwo, i życie, i tożsamość. Oto zwiastun. May I ask you to describe Thomas Ripley? What line of work are you in, Tom? Accounting. You're a very hard man to find. He came to Italy, moved into Dickie's house. He just wouldn't go away. You like art, Tom? You're in the right place. You like art, Tom? Well, you're in the right place. Tom is one of those people who takes advantage of people. He's taking advantage of Dickie. I have no idea what you're talking about. False IDs, bank letters. What's going on, Tom? You crazy? I don't trust him. Tak wygląda najnowsza ekranizacja głośnej powieści Patricii Highsmith, co trzeba pochwalić. Przede wszystkim znakomite zdjęcia. To jest dzieło Roberta Elswita, stałego współpracownika Paula Thomasa Andersona, który zresztą został nagrodzony za swoje zdjęcia do filmu Aż poleje się krew. Ale reszta wydaje mi się przestylizowana i przeciągnięta, szczególnie dłużą się pierwsze 2 odcinki. Trzeci jest znakomity. Kiedy dochodzi do sceny morderstwa, dostajemy taką szkołę kina w najlepszym stylu Alfreda Hitchcocka. Później w drugiej połowie serialu też otrzymujemy sporo napięcia, kiedy już Ripley co złego miał uczynić, uczynił, a włoski inspektor podąża jego tropem. Natomiast wydaje mi się, jak mówię, że po pierwsze rzecz jest za długa, przestylizowana i niepotrzebnie, uwaga, uczłowieczająca Ripleya. Andrew Scott mówi, że taki był jego cel, a ja myślę sobie, postać tak amoralna, funkcjonująca poza dobrem i złem, właściwie takiego uczłowieczenia nie potrzeba. Te porównania z Caravaggiem wydają się już bardzo, bardzo mocno naciągane, ale wiem, że ta wersja także swoich fanów znajdzie. Nową wersję opowieści o Ripleyu znajdziemy w serwisie Netflix.
teraz dwa w jednym, czyli coś i dla miłośników skandynawskich kryminałów, i dla tych, którzy lubią opowieści z dreszczykiem nadnaturalnym. Serial Weronika to jest nowość serwisu Sky Showtime. Główna bohaterka, policjantka w depresji, której nie dają spokoju zmarli. Czy to oznacza, że jest obdarzona jakimś niezwykłym talentem? Czy zmarli chcą, żeby rozwiązała zagadkę ich śmierci? A może rozwiązanie jest bardzo proste, ponieważ łyka nasza bohaterka proszki garściami? Może to są po prostu jakieś przewidzenia? Spójrzmy na zwiastun serialu Weronika. Det är som den bara flyter iväg, liksom. Kvarlevorna tillhör en kvinna. Hon har troligtvis dött av strypning. Kroppen har varit nedgrävd i minst 4 år. Nastrojowy, ale mroczny serial zatytułowany Weronika. Nowość serwisu Sky Showtime, ale to jest kryminał, który swego czasu powstał jeszcze dla Viaplay. Tyle, że po kłopotach tej firmy trafił do innego nadawcy. Przede wszystkim podkreślić trzeba znakomitą robotę Aleksandry Rapaport w roli głównej, ale nie tylko z tego powodu warto zwrócić uwagę na serial Weronika. Na koniec miniserial dokumentalny i tu zaglądamy już do serwisu HBO Max. Tam znaleźć można produkcję zatytułowaną Cisza na planie, mroczna strona dziecięcej telewizji. To jest rzecz o toksycznej kulturze. Na początku wydaje się tylko mobbingu, przyzwolenia na fatalne praktyki na planie w produkcjach serwisu kanału, właściwie Nickelodeon. Ale później okazuje się, że jest to także przerażająca opowieść o pedofilii. Pedofilii, którą tuszowano, za którą później nikt specjalnie nie przepraszał, a niejedna gwiazda przemysłu telewizyjnego występowała przeciwko ofiarom, obwiniając je za to, jakoby prowokowały swoich oprawców. A w środowisku owych produkcji Nickelodeonu na początku XXI stulecia w krótkim czasie policja zidentyfikowała aż 3 pedofilów żerujących na dzieciach w wieku od 9 do 15 lat. Spójrzmy na zwiastun Ciszy na planie. In the early 90s, Nickelodeon was kid everything. And this is when Dan Schneider arrives, Nickelodeon's golden boy. He launched the careers of child actors who became major stars. Thank you for being here. Working for Dan was like being in an abusive relationship. And there would be even bigger problems down the line with actual pedophiles on set. These are 3 predators who worked at Nickelodeon. Hey guys, we're ready for you. We were there for so many hours. You get comfortable with people until you're not. 11 charges of child sexual abuse related to a child actor. Have you ever told your story publicly before? Drake Bell, dziecięcy aktor, jedna z ofiar, po latach opowiada swoją historię i są to chwile wstrząsające. Podobnie jak wstrząsające są te fragmenty owej dokumentalnej opowieści, kiedy słyszymy z ust jednej ofiar, że kiedy przyszło do procesu, to po stronie ofiary na sali sądowej stała tylko jego rodzina i adwokat, a po stronie oskarżonego o pedofila wielki tłum gwiazdeczek Hollywood, kilkadziesiąt osób, które wcześniej pisało listy w jego obronie. Wyroki też zapadały symboliczne. 16 miesięcy więzienia, zarejestrowanie jako przestępca seksualny, a potem po roku dwóch znów oskarżeni pracowali przy innych produkcjach dla innej telewizji i również z nieletnimi aktorami. I wreszcie chyba najbardziej przerażająca w tym filmie scena, kiedy ojciec jednej z ofiar podzielił się z telewizyjną producentką wątpliwościami co do tego, że pewien z panów na planie trochę za bardzo chętnie wyciąga ręce do jego dziecka, to usłyszał w odpowiedzi, że po pierwsze nie powinien się martwić tym, co się dzieje na planie, tylko własną postawą, bo, uwaga, po drugie, ten, którego podejrzewa o niecne czyny, jest homoseksualistą, w związku z tym sugerowanie czegoś niewłaściwego jest aktem homofobii. I to ten, który chciał chronić swoje dziecko,
stał się obiektem ostracyzmu na planie, a później bardzo sprytnie manipulujący umysłem swojej ofiary pedofil doprowadził także do tego, że dziecko porzuciło swoją rodzinę i zmieniło menedżera. Takich szokujących historii w tym filmie jest więcej. Miniserial dokumentalny Cisza na planie znajdą Państwo w serwisie HBO Max. Oby był to początek procesu oczyszczania się Hollywood, ale myślę sobie, o ilu przecież podobnych historiach nigdy się nie dowiedzieliśmy. Tyle na dziś. Pięknie dziękuję za uwagę. To był magazyn filmowy w Telewizji Republika. Piotr Gociek, kłaniam się. Do zobaczenia.